Hej, z tej strony witam was z Dante One na SN7 w czwartym odcinku z Do It Again. No cóż, ponownie orientujemy się, że znajdujemy się dalej w świecie pierwszym, no ale cóż. Może się uda dalej dojść. Co ja do cholery tutaj robię? Wiem, że tak ugrzecznione, ale cóż, poradzi na się kwiatka nie biorę. Ze względu na to, że jego stracę, to nie zdobędę. A grzybków powinno być trochę więcej, no to dobra. O nie, coś czego nienawidzę, kiedy się daje przeciwnika w takim miejscu, gdzie nie można go zabić, bo nie mamy niestety młotków. Chociaż podobne rozwiązanie było w Zdradzie Części Drugiej, tam to było bardziej bolesne, bo tam było 1000 tych roślinek i jeszcze wyskakujące gumby, więc to w sumie nie stanowi aż tak dużego wyzwania, no ale nic to. Nie oznacza to oczywiście, że nie mam robić uników. No i teraz na przykład mamy przykład, jak się nie robi skoków. No i w tym momencie jednocześnie muszę jednocześnie skoczyć tak, żeby skoczyć na platformę, jednocześnie żeby kulę ognia ominąć. Udało się, w sumie, w sensie da się uniknąć, tylko że to taki skok trochę musimy wyczuć idealny ten jeden, jedyny moment. Albo kupa. I nie żółw, niestety. Dobra. Na razie się wszyscy zabijają i tutaj nie wiem. To jakieś mają być chmurkowe, widzę, jaskinie. Dlaczego, to nie wiem. Takie połączenie dwóch światów podoba mi się. Już nie wyskoczy. Aha, chwila, bo to był ten, co wyskakuje. Tak. I on jak już chyba raz wyskoczy, to on potem się nie pojawia. No i mógłbym tutaj zaryzykować i spróbować skoczyć. Aha, jednak się pojawia, tylko że rzadko. I mógłby w sumie mieć styl Super Mario Bros. 2, gdyż trochę nie pasuje do Super Mario Bros. 3 i Super Mario Bros. 2, ale dobra. Tutaj szczerze mówiąc, mógłbym spróbować z Luly skoczyć, ale to duże ryzyko, bo jak mi się nie uda, to już koniec. Dobra. Udało się. Coś, czego nie lubię, kolce tak idealnie ustawione, że w tym miejscu... W sumie Hasin ustawia tak manszery. Czyżby Hasin to był Demus? Dobra, coś tu mamy. Wespnij się w dół. Oho, znowu coś takiego, że jakieś dziwne bloczki i nie wiadomo, o co chodzi. Nic. W 1.7 trochę mi to kwina psuło, ale może się uda zrobić to lepiej. Zrobić to ponownie, ale lepiej. No dobra, kilka wyborów moralnych. Czy tam iść, czy tam. Dobra, spróbujmy tutaj. Boże, przypomina mi się etap Crystalmana z Mega Mana 5. Ja to źle, gdyż nienawidzę tamtego etapu. W sensie nienawidzę go, jeżeli nie mamy broni Starmana, co pozwalała otoczyć się barierą. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to były tam takie właśnie spadające kryształy, które po prostu, no jakby to delikatnie powiedzieć, nas jebały, bo wyskakiwały, ale o dziwo, ile tutaj wyskakuje w miarę tak jak powinno, to tam wyskakiwały właściwie w przypadkowej kolejności, więc nigdy nie wiadomo było, czy jak skoczymy, to będzie dobrze, czy nas rzuci, no ale nieważne, udało się. Na szczęście wyskakiwało, może szybko, ale przynajmniej proporcjonalnie mniej więcej. Dobra, czyli teraz w lewo, tak? Cmok. Albo i nie, bo zapomniałem, że przecież... Co ja zrobiłem? Zresztą nieważne. Dobra, na zimę tego mały Mario. Zapomniałem, że to nie tam było przejście, tylko gdzie? No tam to już się nie dostanę. Zagwozdka, no. Dobra. Mam nadzieję, że się to nie zmieni w coś takiego, że łażę nieskończony jak debil. A, no właśnie, no i... Ale w sumie, skoro mógłbym tutaj wejść, to
Co jak tutaj pójdę? No właśnie. W sensie, że mógłbym wejść sam tej strony, chyba że to pułapka po prostu. No, coś w tym stylu. Nie, chwila. Myślę, że to początek etapu, a to jednak coś innego. Uff. Podoba mi się to, że oni mogą chodzić po tych bloczkach, ale my nie chodzimy po nich. Nie wiem, czy to... A nie, chwila. Chyba można było ustalić po prostu, że... NPC kodach, że... Gacz, że właśnie przeciwnik może łazić w powietrzu, no to już nie dziwota, no i... Dobra, jakoś się udało. Za to możemy ich zabijać, znaczy niebieskich możemy rozdeptywać i to lubię. Bo nie lubię, jak na przeciwniku tak stoimy i trzeba tak chwytać go, rzucać nim i tak dalej. W porządku, tutaj jest coś dziwnego, ale nie wiem, zobaczymy. No innego wyjścia nie ma, jak tych panów zdetonować. Będę musiał też zdetonować parę innych rzeczy. A no oczywiście, że nie mogę złapać. Znaczy mógłbym złapać od tamtej strony, ale naprawdę nie chcę tego próbować. Dobra. Dobra, teraz by tak się przydało idealnie. I trzeba uważać jeszcze, żebym przez przypadek nie... Żeby mi coś nie strzeliło do łba, żeby... rozsadzać to, co mogę przejść potem. O, nasza tutaj sobie rozsadzę i kupa. No właśnie, coś takiego, tylko że na szczęście w takim miejscu to rozsadziłem, co nie powinno jeszcze być problemów. W sensie przeskoczyć po prostu nad tym. Dobra. O, najlepiej tak mniej więcej, żeby było na równi. Tego jeszcze dobiję. Świetnie. O, za punktów za nich też nie ma, żeby nie było. No to teraz czas na wysadzanko. Kolejne. Jak według mnie powinno być coś takiego, że jak mamy na przykład właśnie Hammer Suite albo... Tam właśnie, no, Flower Switch, jak się to tam nazywa profesjonalnie, no, Mario strzelający kulami ognia, to powinno być, że możemy wyłączyć możliwość strzelania kulami ognia na zasadzie, że nie wiem, jakimś klawiszem i sobie włączyć jak chcemy, bo tak to po prostu często chcemy po prostu pobiec, a Mario już strzela tym i na przykład się wysadza. Nie lubię właśnie, jak tak muszę strasznie być ostrożnym w tej sferze. O! Grzybek, świetnie. Co prawda kwiatki są rzadkie, ale zawsze mogę po prostu w tamtym etapie jednym sobie uzupełnić zapasy. Jak tutaj będzie nasza do zniszczenia, to się boję, że to może mieć dla mnie katastrofalne skutki. Nie za nisko to było. O, chwila! Jest coś, co mi się właśnie przyda. Czy to pulpaka, nie wiem. Zastanawia mnie, czy mogę teraz z powrotem. Nie, ale dobra. Użyj mózgu. Muszę pomyśleć. Dobra, wystarczy. Chwila, na razie sprawdzę coś, czy tutaj jest coś do zdobycia. Nie. I teraz mnie to zastanawia. Aha, może chodziło o to, żeby wziąć Bob Omba i nim rzucić wtedy, ale teraz już za późno trochę na to. Jest jeszcze jakiś Bob Omb? Nie ma. Bo chyba skorupą tego nie mogę zniszczyć, chociaż nie wiem. Nie pamiętam takich rzeczy. Na 90% zdaje mi się, że nie. O nie, chwila, mogłem na pewno... Zniszczyć to, jeśli bym od boku, a jeżeli od góry, to... Aha, mogę, dobra. Mój błąd. Jednak to na to wpływa. No, jakby mnie teraz zabił, to byłoby nieciek.
No, a znowu będzie kolejny zamek, co? Oby tym razem bez Bob on Battlefield. I trzeba będzie mieć jeszcze lodowy... lodowy ognisty kwiatek, żeby się tam dostać. Potrzebujesz 8 gwiazdek. O, tylko 2 gwiazdki mi są potrzebne. Teraz sobie wyobrażam, że tutaj się zabijam. Świetnie. Może już tak koniec etapiku, co? Aj! No dobra, tutaj chyba na razie nie mam po co. Muszę najpierw coś otworzyć w ogóle tym. Dwoma kluczami się bawił nie będę, zresztą i tak nie mogę wyjść do warpa. Aha! Dobra, rozumiem aluzję. Ten klucz jest tylko, że coś otworzysz i tam po kolei będę musiał otwierać rzeczy, ale to na razie muszę w ogóle mieć. Dobra, jest. Jeszcze 2 drzwi. 2 drzwi? 2 pary drzwi? Nie, no nigdy, zawsze mnie zastanawiało, jak to jest z tymi drzwiami. Ale dobra. Tutaj co my tu mamy? Trochę... Trzeba by uważać. Przypomina mi się jeden etap w Dust Falls, że takie idealne skakanie po takich... A, tam parę etapów było takie, że idealne skakanie po takich bloczkach, ale w jednym był taki... Że tylko po takich bloczkach i nic więcej w sumie. W sumie lubię coś takiego, oczywiście jeśli jest to rozsądne bloczki, a nie jakieś niesamowite super, super pixel jumpy, co musisz idealnie wszystko trafić. W porządku. Chyba najlepiej będzie po prostu zastosować typową taktykę, czyli windę, proszę. No. A teraz w sumie... A nie, w sumie po co ja to zrobiłem? A, zapomniałem, że mogę i tak. Tylko, że... Przez to, co zrobiłem, już raczej nie mam szans za bardzo wziąć klucza. No na szczęście, jeżeli właśnie klucz gdzieś tam zostawiliśmy i przejdziemy do innej sekcji, to po powrocie, Jezus, co to byłoby za naukis, to po powrocie po prostu możemy wziąć go tam, gdzie był na początku. No! Dobra. No! Jezus, jak ja nienawidzę, jak... No i ponownie tu wchodzimy? Dobra. To już tam. Nie, po prostu zapomniałem, że przecież tutaj... Że przecież Mario potraktuje to... Znaczy, wiem, że to głupie, że on w tym momencie zostawia klucz, ale skąd w sumie Gama wiedzieć, że akurat miałem na myśli to, że ten, że ja chcę po prostu tutaj zejść i wziąć klucz mi. Zrobiła to, co ten, to co było jej przypisane, czyli że jak stoję na warpie i naciskam klawisz dół, to z niego korzystam, a nie, że źle sobie nacisnąłem i akurat w tym momencie ma być... Nienawidzę cię! Ej no! Aha, zapomniałem, że on ten, że on przecież biegał przez pewien czas na górze, więc wiadomo było, że... przybierze formę kolczastą, Ramus, bum bum. No, trochę długi etap, ale... Według mnie lepszy od 1.7, przynajmniej taki cholernie trudny, tylko taki... No nie, nie był to najłatwiejszy etap, w jaki grałem, ale był spoko, jeśli chodzi o trudność. Według mnie zbalansowana. I ile jest tych etapów jeden w pierwszym świecie? Zwykle, nie wiem, zwykle etapów ile jest w świecie takim pierwszym? 4, 5, 6? A tu jeszcze z zamkiem, no to 11 etapów. Most jest złamany, musisz... tam... Znaczy, musisz znaleźć nasz podwodny przełącznik reperujący, aha. Nie wiem, czy mi się chce... Aha, dobra, i tak muszę. A czemu po prostu nie popłynę? Co mnie obchodzi, co oni sobie pomyślą? Dobra, dobra, powiedz mi od razu, Demos, aha. Po prostu się nie da, myślę, że jakiś, nie wiem, że za wysoko jest coś.
Nie, meduzy, a nie, one jeszcze nie są takie złe. Te nie są złe, parzydełkowce. Ale są takie złe blupery, oby ich było jak najmniej. Albo żeby ich w ogóle nie było. Jak można strzelać kulami ognia pod wodą? To nie ma sensu. 1 na 10. Wyjątkowo głupio to zrobiłem. I chyba wczytam, bo... I ponownie załaduję ten etap, gdyż no... Nie chce mi się ponownie szukać kolejnego kwiatka testu na wagę złota. Jeszcze jakbym stracił na czymś ważnym, ale to tak stracię na takiej głupotce trochę, bo... Źle sobie wlazłem. Hopsa. Tak, po co mieć jakiś przełącznik, który coś reperuje obok siebie, skoro można tu go wsadzić pod wodę i kazać hydraulikowi, w sumie od tego jest, żeby z takie rzeczy robić. Przepłynąć. No jeszcze mogę stracić kwiatka na czymś ważnym, ale na tym, że jeden cip bodajże, ale chyba ja stracę nakład na to, że sobie źle z tego co pamiętam wpłynąłem. No. No to trochę lipa. Sosna, dąb, buk. I tak dalej. No na razie nie jest źle, dużo po prostu rybek do zabicia. Jakbym nie miał kwiatka, to byłoby to pewnie irytujące, ale tak to nie jest źle. Gumby, okej. Takiej monety wolę nie zdobywać, gdyż trochę z pływaniem jest ciężko w SMB i z czasem tak po prostu leciutko. Aha, no zapomniałem, że w sumie najlepiej jest, jeżeli chcemy po coś wziąć, to polecam właśnie trzymać klawisz w dół, czy tam S, czy strzałka w dół, czy tam na padzie gracie, żeby Mario tak wolniej do góry zaczął pływać. To pomaga, jak chcemy na przykład zdobyć coś, co jest tuż pod tym i... O, właśnie tutaj by się przydało. Chociaż nie, no chyba nie będę ryzykował dla jednego one-upa i tak. Znaczy, pewnie byłbym w stanie, ale obstawiam, że stracę na pewno power-upa i już nie mówiąc o tym, że one-upy nie są jakieś niesamowicie ważne, bo i tak byle przejść etap i tak bez power-upów często po prostu czytuję etap, no to dla mnie nie są aż tak ważne znowu. Chyba, że były w zdadzie właśnie w tym na szat. Fabyce kup. Fabyka kup. A, rezerwa dzikich stworzeń. No właśnie popełniłem tą głupotkę, że za wysoko popłynąłem, mimo iż wiedziałem, że mogę po prostu nisko, ale dobra. Jeszcze się może znajdzie kwiatka gdzieś. Nie chcę się już czytywać. No myślę, że jeszcze jakieś tam będą, byle nie stracić głupio. Zresztą mogę powtarzać etapy i na przykład 1-8 powtórzyć, jak mi się będzie chciało. I tam po prostu zdobyć podwójnego kwiatka. No albo... Tam był jeden etap, co trzeba było przejść do drzwi w nim. A i tak będę zresztą powtarzał 1-8, bo będę musiał mieć gwiazdki. A potem właśnie etap, co trzeba było do drzwi z nim, żeby... mieć dostęp do zamku pierwszego. O, tu by mi się przydało to. Aha, tylko że oczywiście, że nie mogę też za nisko, ech. Dobra, to jest trochę według mnie przesadzone. Dobra, i tak bym tutaj widzę stracił cholerę dużo kwiatków. Tak, nie będę pływał dołem tylko po to, żeby zrobić parę monetek, sorry. A, myślę, że to gdzieś prowadzi, ale nie. Ballet Bile, czy one w ogóle mają prawo bytu tutaj, jeżeli no pod wodą nie powinny mieć takiej prędkości? Zresztą dobra. Znów szukam logiki w Mario. Reperowanie mostu. No, dziękuję. Już myślę, że to jakiś przycisk pułapka, że mnie zabije. Dziękuję ci tak bardzo. Nie ma za co. Mario budowniczy zawsze da radę. Mario budowniczy nie jest ham. Jest. Od razu walka z bumbumem. Jezus. Ale dobra, to jest taki zwykły bumbum. Jeśli teraz na nim zginę, to będzie ponownie kupa śmiechu, bo ponownie zginąłbym na głupotce.
Jest! Dobra. To co, zamek, czy jeszcze coś? Wioska Toadów. Wioska Woldów. Jeśli chcesz ukończyć ten etap, możesz po prostu wyjść. No, czyli to opcjonalne, czy żeby mieć gwiazdki, żeby tam przejść? Cześć, cześć, cześć. O! Wreszcie pomyślał, żeby dać grzywę gdzieś tak, żeby mieć. Baw się! Co? Nie jestem szalony! Wszystko, co potrzebujesz, to skoczyć na skorupę i zniszczyć bloki twoim spin jumpem, tylko z muchomorem. Wtedy powinieneś przetrwać. Ten przełącznik da ci trampoliny, baw się. I nie wiem, gdzie możesz zrobić klucze. Smuteczek. Derek dwukropek. Moje pomieszczenie, swoją drogą. Dlaczego te ściany nie płoną? Okej, zagadka logiczna, co? No właśnie, dlaczego? O co tutaj chodzi? Nieważne, w każdym razie, jak będę miał kwiatka, mogę w każdej chwili przyjść tutaj i sobie go pomnożyć. Hi, hi, Heichtla! Chwila, bo jeszcze tamten chciał mi coś powiedzieć. Proszę, pomóż mi! Coś dziwnego jest w moim domu. Tylko paru ninja. Ciekawe, czy jak stanę, to zginę. Wolę nie próbować. Dobra. Wielka egzekucja ninji. Patrz, one podskakują, to on też chce się z nimi bawić i podskakuje, czyż to nie urocze? Co do cholery, jasne jest. Cholera nie jest w sumie tak brzydkie, nie chcę tak dużo oknąć, prawda? Czyli to, co tutaj będzie gwiazdka? No, ktoś tu chyba... oszalał nieco, bez rozbiegu takie skoki, no dobra. Zawsze mogę sobie go postawić, żeby on skakał i żebym miał... mógłbym z niego skoczyć. Genialne, prawda? Lub nie, bo nie wiem, czy mnie by wtedy nie zepchnął, albo po prostu by mnie nie zranił. Nie, miałem zakładnika i go użyłem, ale nie było po co. Wynoś się! To moje terytorium! A, Mauser. Jeśli nie jesteś Sebastianem Jarmułem... A soknął nas HTB4, dzwoneczek, MS Suza 2000, Hammer Time Bro, Chip Chip, ile tam chcecie, to nie możesz zrobić Mauzera trudnym. W porządku. Po co ja to zrobiłem? Coś mi to musiało dać, no. Nie wiem, czy kazałby mi walczyć z Mauzerem tylko po to, żeby... Aha, dobra, jasne. W 10 monetek, albo 10 punktów za klucz, nieźle. Okej. Koniec pierwszego świata, tak? Dobra, teraz czas iść na... Teraz czas zdobywać klucze. Chwila, jeśli to będzie koniec pierwszego świata, to tam nie jest... To tam jest opcjonalne w takim razie, jak pójdę w jeden nosie, tak? Okej. Aha, wciąż mogę przecież otwierać jeszcze kilka rzeczy, o mój Boże. Dobra, na razie zobaczymy, jak tam tutaj. Jeżeli tak zrobimy, to... Ja to potraktuję po prostu jako bloczki zwykłe. Wiem, że to głupie, ale... Tak, ta muzyczka tak pasuje do walki z lawą. Myślę, że tutaj lepiej jednak jakbym się zabił teraz na tej lawie, bo pewnie się zabiję i wszedł tutaj jako mały Mario, bo strasznie wąsko tu. Aha. Chwila, to jak ja mam tutaj z kluczem przejść? Aha, trampolina, dobra. Tylko, że tak naprawdę nie mam po co tego robić, gdyż nie jestem w stanie i tak tych bloczków rozpuścić, więc...
Więc i tak muszę wrócić po jakiegoś kwiatka. A zresztą sprawdzę, może jednak mógłbym coś zrobić jeszcze chwilę. A chwila, prawie bym się zabił, zapomniał, że tu przecież jest normalnie. Są przeciwnicy, jest tam coś dalej. Ten coś jeszcze high. Aha, to jest po prostu, że jako ozdoba nie da się tutaj wejść, co? A tutaj? Też. Więc niestety, ale nie jestem w stanie na razie zrobić tej gwiazdki, mimo szczerej chęci, gdyż po prostu... Właściwie to chcę coś sprawdzić. Dobra. Żeby nie było, że potem skaczę i... rozwalam się na lawie. No to będę musiał ponownie przejść ten moment już z kwiatkiem. Dobra, to ja za chwilę wracam. Ponownie przejdziemy ten etap. Ponownie zdobytym kwiatkiem. No dobra, chyba w tym etapie był kwiatek, z tego co pamiętam, za pokonanie Bumbuma, tylko... Gdzie to trzeba było wejść? Chyba tutaj, nie? Ha, 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 nie! Dobra, no to jeszcze raz podziwiajmy tę jakże wspaniałą walkę, albo raczej... podziwiajmy mój wspaniały upadek. Nie wiem, jak ja mogłem w ogóle tak podskoczyć dziwnie. Muszę przyznać, że jest to jedna z lepszych walk z Bumbumem, jakie widziałem. Jest w sumie trudna. Znaczy trudna, no trzeba trochę... Oj, to głupio postąpiłem. Ale on w sumie jest uroczy też ten Bumbum, bo nosi taki sweterek. Jak to jest zabijać jakiegoś gościa, kiedy nosi sweterek? W sensie wiecie, tak wygląda jak taki przykładny wujek z fajką, który siada... przy kominku i opowiadać jakieś historie o swoim życiu, a my go zabijamy. Czyż to w porządku? O tak! Dlaczego ponownie pokazuję ponownie tę samą walkę, którą już kiedyś rozegrałem ponownie? Nie mam pojęcia. Ale ponownie muszę rzec, że to fajny etap, tylko... tylko ta głupia lula na prawo może zepsuć wszystko, ale nie pozwoliłem, by ponownie to zrobiła. I oto mamy kwiatek, wioska Toadów. Właściwie mnie zastanawia, czemu na moście nie gra muzyka, jakby to było takie przejście, że nic się nie dzieje. Dobra. W sensie przejście między wyspami, ale dobra. No to na początek chwilę tutaj nie. Tutaj jeszcze nie. No tu się okaże, że tam na początku, tam gdzie był klucz, ja mogłem tam zdobyć kwiatka, tylko o tym zapomniałem, ale wątpię. A zresztą... przeszedłem tamten etap, nie było on długi, no to... Au! Nie! A ja nie, dobra, już zyłem, bo przecież muszę być tutaj... duży Majo, więc... Siłą rzeczy chyba i tak nie mogę być tam małym Majo, tam gdzie jest lawa. Chyba że rozkruszę te bloki i dam się za nich, żeby być małym Majo. A chwila, znowu to robię. Tyle tych chatek w sumie. Wiem, że to dla ozdoby, ale zawsze się potem mylę, gdzie to tam było. No ale w każdym razie liczy się tylko ta z przejściem zielonym w dół i ta, bo jest otwarta, jeszcze jest zamknięta niby. Dobra. Myślę, że tak byłoby łatwiej. Już i tak przeszedłem jako duży Majo, to nie muszę nic udowalniać, tylko żeby się nie zabić jako mały. O, nawet się wspinam byt muzyczki, nice. Po prostu dam sobie kwiatkę i wrócę tutaj, żeby wziąć grzybka klonującego i wszystko. Jeszcze ten dźwięk tam powinny, żebyśmy widzieli, o co chodzi, dobra. To jeszcze drugi klucz.
Będzie key jump? Chwila, jak to się robiło? Jest! Oczywiście nie umiem tak dobrze jak HTV4, on chyba umie kilka key jumpów w powietrzu. W sumie nie bawiłem się tym tak, ale pewnie bym musiał trochę poświecić, żeby je umieć. Czyżby? Czyżby się udało? Jest! 8 gwiazdek! Czyli mogę teraz sprawdzić, co jest tam. Tylko jeszcze na szybko, na wolno, uzupełnić zapas kwiatków, no i cóż. No dobra, to... Ja może za chwilę wracam, zobaczymy, co jest w 1.8, tylko że po przejściu nie będę wam pokazywał całego 1.8 od nowa, nie? Za chwilę wracam. No i oto jestem. No jest to też dość długi etap, dlatego nie chciałem wam tuć dupy tym, nie? No ale lubię ten etap, bo jest w sumie sprawiedliwy, przeciwieństwie do na przykład 1.7. No cóż. Lochy pierwsze, ale to już myślę, że czeka nas w następnym odcinku. Tak będzie nieco ponad pół godzinki. Dzięki za oglądanie i ponownie się z wami żegnam, by ponownie mieć nadzieję, że zobaczymy się w odcinku 5, gdzie ponownie będę nagrywał Zup to ponownie. No nic to. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się ponownie. Cześć!